Dzień dobry, szanowni. Chciałem kontynuować dzisiaj naszą wycieczkę w świat tajemnic cząsteczki wody. No, to jest dlatego tak no, dlatego jest to sprawa tak interesująca, że cząsteczka wody jakby stanowi podstawowy budulec żywych organizmów. Tak jak mówiłem na lekcji, przemawiał do was 115-litrowy worek z wodą, a naprzeciwko niego siedziały inteligentne 40-50-litrowe worki z wodą. Więc warto poznać cząsteczkę wody bliżej, a poza tym, no, ma zupełnie magiczne własności, które właśnie decydują o tym, jak wyglądają jej wiązania i przez to, jak wygląda życie na Ziemi. W dużym stopniu od tego zależy, jak wygląda życie na Ziemi. Kiedy mówię wiązania, oczywiście mam na myśli wiązania chemiczne. No i zacznijmy od atomu. Mówiłem, atom to jest dodatnio naładowane jądro, w którym znajdują się protony i neutrony i coś, co fizycy nazywają chmurą elektronów wokół atomu. Otóż atom nie wygląda tak jak układ słoneczny. Elektrony mają własności inne niż planety. Nic dziwnego, bo to jest mikroświat, który rządzi się własnymi prawami. Elektrony po prostu są w różnych miejscach wokół atomu. No i mogą być na przykład, to lupkę taką zrobiłem małą, tak? Mogą być na przykład o tu. Elektron może być tu, możemy go tu spotkać, albo możemy go na przykład spotkać tu, albo możemy go spotkać tu. No ale tam, gdzie nie ma tej chmury, teoretycznie też moglibyśmy go spotkać, ale trzeba byłoby czekać na to bardzo, bardzo, bardzo długo. Być może nawet dłużej niż wynosi wiek wszechświata. Więc mówimy, że elektron, jeżeli można go gdzieś spotkać, to wewnątrz tego obszaru zaznaczonego jako chmura. No i teraz wiemy, że woda to są dwa atomy wodoru i jeden atom tlenu. Jak wygląda atom wodoru? No bardzo prosto. Jeden proton, najprostsze jądro, jakie może być, i wokół niego chmura jednego elektronu. Atom tlenu wygląda już nieco bardziej skomplikowanie, ma bardziej skomplikowaną budowę. Jądro w środku 8 protonów i 8 neutronów. I wokół jądra chmura 8 elektronów. Powinienem dodać, że atomy są elektrycznie obojętne. To znaczy, ta chmura jest chmurą tylu elektronów, ile protonów znajduje się w jądrze. Ładunek elektronu i ładunek protonu mają taką samą wartość bezwzględną, tylko przeciwne znaki. Są jak liczby przeciwne. W związku z tym ich suma wynosi zero. No i taki atom tlenu złożony z jądra, w którym jest 8 protonów i 8 neutronów, które nie mają ładunku, mają ładunek równy zero. I 8 elektronów ma oczywiście całkowity ładunek równy 0. No i teraz w atomie wodoru mamy dwa elektrony w chmurze, która znajduje się blisko jądra. Ta chmura znajdująca się blisko jądra przypomina chmurę elektronu wokół jądra atomu wodoru. To się nazywa powłoka. I potem jest jeszcze kolejna powłoka. I ta powłoka składa się z dwóch elektronów rozmieszczonych troszeczkę dalej od jądra, to znaczy one się znajdują w chmurze, która ma większy promień. I potem jeszcze czterech elektronów na kolejnej podpowłoce tej drugiej powłoki. Magiczna liczba elektronów na powłoce wynosi 8. W związku z tym atomowi tlenu brakuje do 8 dwóch elektronów i jest bardzo elektroujemny. Innymi słowy,
ma wielką chrapkę, żeby przytulić jeszcze przynajmniej na trochę jeszcze dwa dodatkowe elektrony. I to też decyduje o tym, że tak łatwo się wiąże z innymi pierwiastkami. Czasem gwałtownie to gwałtowne wiązanie nazywamy spalaniem. No więc co się dzieje, jak atom tlenu, ten energoujemny atom tlenu spotka dwa atomy wodoru? No, będzie zapraszał ten elektrony z tych atomów wodoru do tego, żeby przez jakiś czas poprzebywały także w jego okolicy. Teraz będzie tak, że ten elektron tutaj będzie nie tylko będzie można spotkać tu w pobliżu jądra atomu wodoru, ale też czasem będzie można spotkać w pobliżu atomu tlenu w tej cząsteczce. Gdzieś tutaj. No bo ten elektroujemny tlen będzie bardzo chciał, żeby elektron z tego atomu wodoru i elektron z drugiego atomu wodoru chociaż przez chwilę znalazły się wokół niego, dlatego że wtedy poczuje się lepiej, wtedy poczuje się jak gaz szlachetny, który ma na ostatniej powłoce 8 elektronów. To powoduje, że ponieważ elektrony, cząsteczka jest nadal elektrycznie obojętna, ale to powoduje, że ponieważ elektrony atomów wodoru nie można spotkać w tej cząsteczce gdzieś dalej od tych atomów, w kierunku atomu tlenu, to powoduje, że ten koniec cząsteczki, ja ją tutaj narysowałem w postaci takiego trójkąta, i to jest całkiem realne graficzne wyobrażenie, tylko oczywiście pamiętajcie o skali. To jest skala atomowa, a nie skala tego rysunku, prawda? Nie centymetrowa. Ten koniec atomu cząsteczki tlenu jest jakby troszeczkę naładowany ujemnie. A tu, na tym końcu, brakuje troszeczkę ładunku, dlatego że no, przez pewien czas elektrony z tych atomów wodoru znajdują się po stronie tlenu. To delta, bo to jest pisane delta, tak wygląda grecka litera delta, pisana, drukowaną, znacie to, taki trójkącik, używaliśmy już tego, oznacza, że ten ładunek, który tutaj, można powiedzieć, gromadzi się, nie jest wielokrotnością ładunku elektronu. Wiemy, że elektron to jest najmniejsza i niepodzielna część. Nie, to jest cząsteczka już niepodzielna i wszystkie ładunki w przyrodzie są wielokrotnościami wartości ładunku elektronu. W tym przypadku to jest, ponieważ ten elektron, te elektrony znajdują się tutaj tylko przez pewną część czasu odwiedzają z powrotem swoje jądra atomu wodoru grzecznie i tam można je spotkać, to ten ładunek tutaj jest mniejszy od ładunku elektronu i podobnie tutaj ten ładunek jest mniejszy od ładunku protonu, tak, czyli minus ładunku elektronu, ale jest. No i teraz, jeżeli zbliżymy do siebie dwie cząsteczki wody, oczywiście ładunki różnoimienne się przyciągają, tak, ładunki różnoimienne się przyciągają, w związku z tym ten ładunek dodatni tutaj i ten ładunek ujemny tej cząsteczki wody będą się przyciągały i stworzą wiązanie wodorowe. Oczywiście ten ładunek dodatni odpycha się, ładunki jednoimienne się odpychają, więc ten ładunek dodatni odpycha się z tym ładunkiem dodatnim jak najbardziej, tyle tylko, że pamiętacie, odległość pomiędzy tym ładunkiem dodatnim i tym ładunkiem dodatnim jest mniejsza niż odległość między tym ładunkiem dodatnim i tym ładunkiem ujemnym, a siła oddziaływania ładunków dość szybko maleje z odległością. Innymi słowy, te ładunki przyciągają się bardziej niż te ładunki się odpychają i na te cząsteczki działa wypadkowa siła skierowana do siebie. Siła zresztą, która spełnia trzecią zasadę dynamiki Newtona. Cząsteczka A działa, przyciąga cząsteczkę B, a cząsteczka B przyciąga cząsteczkę A. No i jak teraz zobaczymy, co się stanie, jak zastanowimy się, co się stanie, jak do tych cząsteczek wody zbliżymy pałeczkę, tylko że
Mam nadzieję, że zdajecie sobie sprawę, że to nie są rysunki w skali, tak? Nie dałbym rady tego narysować, nic tu by nie było widać, gdybym chciał przedstawić cząsteczkę wody w skali do rozmiarów tej pałeczki. Cząsteczka wody ustawi się w ten sposób, tak jak ta nasza stanie się to, co ustawi się w ten sposób, dlatego że dodatni ładunek tutaj będzie silniej przyciągany niż przez ładunki ujemne, niż ujemny ładunek tutaj będzie odpychany ze względu na różnicę odległości. No, podobnie jeśli użyjemy pałeczki naładowanej dodatnio, to ustawi się cząsteczka wody w ten sposób i będzie przyciągana do pałeczki. I w tym wypadku także będzie przyciągana do pałeczki. No i widzieliśmy to, kiedy zbliżając potartą pałeczkę do cienkiego strumienia wody, zaobserwowaliśmy, że ten strumień wody ugina się w taki magiczny sposób w stronę pałeczki. To właśnie oddziaływania elektryczne powodują to zjawisko. Mam nadzieję, że teraz to jest wszystko trochę jaśniejsze. Dziękuję bardzo.